która w poprzedniej kolejce rozbiła Zagłębie Sosnowiec, właśnie ustawiając sobie mecz w pierwszych, ba, na niezwycięstwa są celem tej drużyny, ale przede wszystkim dokończenie tego sezonu Ekstraligi. Zatrzymany za bramką na przodu Janów, znów Klimienko. Czają się Tyszanie przed bramką, uderzenie pierwsze, ale krążek jednak znajduje się po przeciwległej stronie tafli, teraz dostępnia. Stępień, wrzutka, Lewartowski trochę zagubiony, ale ostatni Lewartowski musiał zabezpieczać dostęp do własnej bramki. Jeszcze jedna próba, Krokosz Lewartowski. ...danego nazwiska na plecach. A nie, jeszcze pojawia nam się 15, ale Mroczkowski uderza teraz. Mozolnie, z trudem budują tę akcję Tyszanie. Bagiński. Tercji. I później ta trzecia odsłona już jest niezwykle trudna w ich wykonaniu. Galant. Tak. Kolejna próba Tysza. Witecki. Nieźle się obrócił. Galant, uderzenie i gol! Galant z obrotu. Bernard skapitulował. Teraz kolejna szansa. Szczechura. Szczechura próbuje indywidualnie przed bramkę i 2-0. Bardzo szybko. Jeszcze Kogut. Bizacki. Pusta bramka. Przez moment zdołał przesunąć się Bernard. Bizacki teraz mocno popatrzył w górę. Bernard, to był błąd. Będzie kara dla na przodu. Zatko w tej drużynie i wiele lat. Bagiński. Nowajowski i bramka na 3-0. Nie przetrwali tej żadnego strzału, choć Bagiński zbliżył się do bramki. Jeszcze jest uderzenie. No byłoby, gdyby Kogut w krążek trafił. Opracowane klarowne sytuacje, takie, które zwalibyśmy stuprocentowymi, to w pełni wynik odzwierciedla to, co działo. Starał się krążek kontrolować się w strefie ataku, no i to było dobre, jeżeli chodzi o pomysł na ten mecz. A teraz Jafimienka przed bramkę, no i szybko, bardzo szybko Filip Komorski podwyższa. Znów naprzód, teraz będzie szansa świetna do tego, żeby pokonać Lewartowskiego, ale obok, jakżeś popróbować roszat w składzie, które mogłyby skutkować czymś ciekawym, a teraz będzie wykluczenie nałożone na... Ale to atakuje tyski zespół Pociecha. Dobrze, Jafimienka z Bizackim, Jafimienka, Bizacki, Bizacki i prosto w rękawice. Sprytnie zrobił to zawodnik na przodu. Jeszcze raz wrzutka pod bramkę. Czujnie między słupkami musi być teraz Bernard. Okazja i znów niezła Jeszcze raz. Tym razem Witecki nie wyprowadził. Jeziorski. Jeziorski indywidualnie ładnie wystawił później do Witeckiego. Jeszcze Galant. Szczechura i Cichy. Szczechura, Szczechura. Jeszcze rozstawienie i gol. Numer 5. Bartosz Ciura. Bagiński za bramką. Czeka na dogranie. Teraz dostał krążek. Bagiński przed bramkę i jest 6-0. Jarosław Rzeszutko. Mocne uderzenie, ale prosto w łyżwy Jeziorskiego. Teraz naprzód będzie miał szansę Kapłon. Środkiem Kapłon do niego krążek, ale źle opanował. Jeszcze zamknięcie tej akcji. I nie trafił do pustej bramki. Oddał strzału. Kogut teraz ma taką szansę prosto w Bernarda. Bagiński. Nowajowski. Znowu obok. Nie potrafią się wstrzelić bramkę. Teraz wypracowana sytuacja i jest gol. O trzeciej tercji. Z pewnością ostatniej w tej rywalizacji. I szansa z drugiej strony. Citok. On lubi tak najeżdżać z prawej strony. Szansa na to, żeby... Z tej strony niepilnowany Pociecha. Mroczkowski przed bramkę i złapał krążek. Wymiany krążka. Bizacki. Rozciągają defensywę. Ładnie to zażegnał Lewartowski. Jeszcze jedna szansa na uderzenie w stronę jego bramki. Starają się zdobyć honorowego gola gracze na przodu, ale Witecki teraz będzie miał swoją szansę. Witecki przed bramkarzem i w gol! 8-0, trochę Galant. Kotlosz. Galant długo sam. Jeziorski znów krążek z Lewartowskim. Rozegrali krążek, choć teraz fatalnie. Okazja dla naprzodu, szansa Rybaka, ale Lewartowski znowu broni. Dla GKS-u tych, jak na razie, jeden gol w tej odsłonie. Z
zgubił krążek Pociecha. Szansa dla naprzodu. Będzie kara. Będzie wykluczenie. Szanują teraz sekundy Tyszanie. Szczechura, Mroczkowski. Będzie sam na sam Mroczkowski. Mroczkowski, okazja i jest gol. 9. Tyszanie w tym momencie. Opłaciło im się jednak to na tyle, że nie stracili gola. Komorski w kontrze. Jest gol 10. Znów Mroczkowski. Wieronał. Witecki, jeszcze okazja i Galant zdobywa gola 11. Rozstrzelali cały czas Citok. Citok obok bramki Lewartowskiego. Zdecydowanie najgorzej. Ciura. Galant tym razem nie mógł kontynuować tej akcji. Michał Rybak, ale teraz szansa dla jego kolegów na to, żeby zdobyć gola. Lewartowski nie musiał interweniować, ale będzie rzut karny. Aż czy Lewartowski? Adamus próbuje zakończyć tę akcję. Adamus zbyt długo bawił się z krążkiem i strzału. Próbują, ale to Szczechura z Cichym wygarnęli krążek. Kotlosz, Szczechura, Cichy, Pociecha i gol! 12. Ostatnie dotknięcia krążka i już więcej nic w tym meczu się nie wydarzy, ale wydarzyło się sporo, jeżeli chodzi o golowany naprzód Janów na własnym lodzie. Wyraźna porażka, ale porażka jak najbardziej zasłużona.